Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym magu, ostatnio był weekend epicki, troszkę się tam przebraliśmy, troszkę coś porobiliśmy, poklikaliśmy też lochy, ale może dzisiaj znowu uda się coś porobić. No kalkulator do lochów za bardzo nie wskazuje, żeby faktycznie coś się udało zrobić, ale tutaj może 13 piętro, na pewno jakąś wieżę pociśniemy, w każdym razie coś tu na pewno zrobimy, jakieś levele może wbijemy, także poklikamy sobie. No i na wstępie, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, to jest w ogóle standardowo. Przypominam o tym, żeby spróbować dobić do tych 300 lajków. Myślę, że ten film zrobi fajne wyświetlenia, bo będzie za chwilę troszeczkę rzeczy, które się zbliżają. W ten weekend będą zielone świątki i tak dalej, ale zaraz do tego przejdziemy. Także te 300 lajków będzie fajnie zobaczyć. Pod wczorajszym odcinkiem, w sumie wczorajszy odcinek słabo poszedł, no ale wiadomo, był to odcinek z serii Free to Play, to się w sumie nie dziwię, ale dużo osób widziałem, że tam miało wręcz do mnie problem, że kończę w ogóle grać na tym koncie free to play, że kończę z tą serią i tak dalej. No co mnie trochę dziwi, bo jednak to jest mój czas i jakby to ja decyduję, czy na danym koncie chcę grać, czy też nie. Wiadomo, że wy tą serię oglądaliście, więc jakby no troszeczkę można powiedzieć, że ją wspólnie tworzyliśmy razem. No ale to mnie zdziwiło, że tak dużo ludzi się wręcz zesrało tam, że właśnie tą serię kończę. No ale kończę i tyle, no nie będzie mnie nikt zmuszał, żeby gdzieś grać albo nie grać, no nie? To ma mi przede wszystkim sprawiać fun. No ale mówię, pod wczorajszym odcinkiem się nie udało dobić, ale może pod tym się uda, więc 300 lajków będzie fajnie zobaczyć. Oprócz tego jeszcze na szybko subskrypcja z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. Twitch i Discord dla widzów, linki w przypiętym komentarzu i opisie. Zapraszam serdecznie. I teraz tak, do tego maga zaraz przejdziemy, pokażę wam co tu się pozmieniało, bo w ogóle sprawdzałem przed odcinkiem. I ostatni odcinek z maga był nagrany chyba 10 maja, więc no już dość dawno temu, tu mi się wszystko nagrywa, wszystko się nagrywa, dość dawno temu, ale zanim do tego przejdziemy to tak, nadchodzące eventy, teraz będą zielone świątki, bodajże 23 maja i z tej okazji są eventy kilka łączonych, kilka fajnych eventów, między innymi jest to Weekend Expa, jest to Weekend Golda, jest to event tych klepsydr, że tam hazardista daje dwa razy więcej tych klepsydr, że można je tutaj kupić w paczkach za stówkę, po prostu event klepsydr, chyba kto gra w tą grę to wie o co chodzi, no i jeszcze event twierdzy, więc będą nam leciały paczki do twierdzy z misji, będą się tutaj żołnierze szkolić dwa razy szybciej, same duże gemy, także no ciekawie się zapowiada, fajnie, że to tak rozbili, że w poprzednim weekendzie był ten weekend epicki Kowala, którego wiadomo nie każdy lubi, a teraz z okazji zielonych świątek dają takie eventy, że każdy sobie dzięki temu skorzysta. Co jeszcze ciekawe, te eventy będą trwały od piątku do poniedziałku, więc to jest istotne, że będzie po prostu trwało to wszystko jeden dzień dłużej. Ja wam tutaj w ogóle nie będę wam tego pokazywał, ale mam odpaloną ściągę. Podczas zielonych świątek od piątku do poniedziałku, dokładnie, aktywną będą następujące wydarzenia. PD, no to wam powiedziałem, pięknych piasków czasu, czas, no to wiadomo, te klepsydry, złote zbiory goldzik i tango w twierdzy, czyli event twierdzy. I druga sprawa, bardzo, bardzo tutaj myślę, że ciekawa. Będzie można złapać pupila w ziemi, jest to krapier, wiadomo, że on musi być odblokowany. Na W48 wydaje mi się, że chyba nikomu się nie uda się tego krapiera odblokować jeszcze, no musiałby tu naprawdę bardzo być do przodu, jeżeli chodzi o jedzonka w ziemi, muszę się tym zainteresować, może tam popiszę po ludziach, zobaczymy jak to u innych wygląda, no mi na pewno się w tym roku nie uda tego krapiera złapać, bo ja tu muszę ponikonika dobić jeszcze do troszeczkę wyższego poziomu, tego wykijadło wykarmić i dopiero bym mógł tutaj tego krapiera odblokować, także no chyba niestety na W48 krapier dopiero za rok. Natomiast jeżeli chodzi o tego krapiera, to jego z kolei będzie można złapać od soboty do poniedziałku, ja tu jeszcze sobie odpalę. Dokładnie, jeśli spełniacie wymagania, możecie również znaleźć krapiera 16 pupila w ziemi od soboty do poniedziałku, więc nie szukajcie go w piątek, żebyście tam się nie pomylili, tylko właśnie od soboty do poniedziałku będzie ten krapier dostępny. Poszukiwana lokalizacja to Puszcza Zarośląska, ale to wam tam piszę w grze. No i po prostu tyle, nie? Więc jakby tak to będzie wyglądać, pamiętajcie o tym krapierze, no bo tak jak mówię, szansa jest dosłownie raz na rok. Ja bodajże w tym momencie chyba nie mam tego krapiera, na druidzie na pewno nie mam i nie mam chyba na wojowniku, więc na tych dwóch postaciach będę musiał złapać, no na magu tak jak mówię mi się nie uda. I jeszcze mamy taką małą adnotację, to może was też w sumie zaciekawić, w przyszły weekend, czyli za tydzień, odbędzie się czterokrotna zabawa z szalonymi zbiorami grzybów, epickim szaleństwem zakupowym, o, czyli znowu epic, zgromadzeniem zjawiskowej zwierzyny, o,
to do pupilków spoko i sterylne sedesy spoko, też podbijemy trochę aurę, więc to taki od razu sneak peek. Fajnie, że zaczęli mówić, jak ogłaszają event na dany weekend, to od razu też ogłaszają chyba od jakichś 3 tygodni na kolejny weekend, więc można się mniej więcej przygotować. Dobra, czyli tak to wygląda z takich informacji, z tytułu, z miniaturki, a teraz chyba możemy polecić na tym magu. Szybko wam przedstawię, co tutaj się, o, od razu misję dnia możemy zrobić, niech będzie. W ogóle ja tutaj te boki chyba muszę trochę podbić, bo trochę ich zaniedbałem, teraz mam 860, szczęście mam 1000, także może te boczki troszkę podbijemy zaraz. Aura w Killblue, szósteczka, za 2 dni będziemy mieli 7, już tu dzisiaj coś wrzuciłem, bo sobie wymieniałem broń. Przed odcinkiem poszukałem nowej broni, miałem epicką, która mi dawała tam 10% runę, teraz sobie znalazłem 14, bo już tych run mam dość fajną ilość, ale do tego zaraz przejdziemy, a w sumie już możemy przejść, bo nic tutaj już ciekawego nie ma, jeżeli chodzi o karczmę. Także za 2 dni będzie 7 właśnie tutaj w tym aura. I teraz jeżeli chodzi o tego menadżera areny, no to w tym momencie zobaczcie, runki wyglądają tak, przez ostatnie bodajże 2 albo 3 dni leciały mi same skipy, więc 7-dniowe sobie kupowałem, już ustawiałem budzik, żeby nie było tak jak ostatnio, że znowu tego skipa pominę. I dzisiaj co ciekawe poleciało mi ostatnie potrzebne ulepszenie tutaj na potwory, ozłocenie, więc sobie je wykupiłem, no i teraz już mamy wszystkie ulepszenia, więc będziemy mogli czekać sobie na platynki i te platynki kupować. No wiadomo, że tutaj platyny, jeżeli chodzi o właśnie potwory i o toalety, tak naprawdę najbardziej o toalety, no to zrobią dużą robotę, więc fajnie jak najszybciej na te toalety sobie właśnie te ulepszenia kupić. Co ciekawe, wczoraj pod odcinkiem widziałem, mam nadzieję, że to oglądasz, bo to jest w sumie do ciebie, napisał mi jeden ekspert od Free to Play, że totalnie nie umiem grać Free to Play, bo w menadżerze areny nie kupuje się ulepszeń właśnie tutaj jako gracz Free to Play. No to polecam się doinformować, bo nie znam osoby, która by mówiła, oprócz ciebie w sumie, że tutaj jako Free to Play nie możesz sobie kupić tutaj ulepszeń, jeżeli chodzi o toaletę. Toaleta, ulepszenie, przyspieszenie i ozłocenie dokładnie, no to jest takie minimum. I jeszcze niektórzy, jak mają jakieś grzyby odłożone właśnie z kółka czy z czegoś, to sobie też jako free to play kupują potwory, bo ulepszenia na potwory, bo toaleta i właśnie te potwory, głównie o toaleta, robią ci praktycznie to twój największy przychód tych tutaj pieniędzy i tych run i tego wszystkiego, to jest właśnie z toalety, więc nawet jako free to play musisz te znaleźć sobie te grzyby, jakoś odłożyć i tak dalej i po prostu tą toaletę ulepszyć. Także no, bardzo dużo wczoraj się ekspertów wypowiadało w komentarzach. Też nawet były tam zarzuty, że na pewno, skoro nie miałem czasu, a robiłem ataki w twierdzy, to na pewno robił mi to bot. No i właśnie zobaczyłem z ciekawości, który ja tam byłem w twierdzy, bo może faktycznie byłem jakoś wysoko, a się okazało, że byłem chyba jakoś 515 czy coś takiego, więc jak za kogoś robią ataki w twierdzy jakieś programy, boty, to jednak przeważnie są to osoby w pierwszej 30, a nie na pozycji tam 515, także to też... Polecam się tam doszkolić jakoś w tych kwestiach, no oczywiście nikt nie musi wiedzieć jak działa bot, ale jednak jeżeli kogoś oskarża o to, to dobrze by było się doinformować. Tutaj tak samo jestem jeszcze wyżej, a nie, sorry, jestem niżej. Tu jestem na 772 pozycji, także no też na pewno sam tych ataków nie robię. Tam byłem na 515, więc też zdecydowanie tu był bot, a tutaj sobie polecam na przykład wejść na jedyneczkę, jeżeli chodzi o te twierdze. No i mamy jakiś ludzi, widzicie, z bardzo niskimi poziomami i tak dalej, którzy mają bardzo dużo czci. No i bardzo podejrzewam dużo z tej pierwszej 30 osób, nawet tutaj znam jedną, ale oczywiście nie będę mówił, bo jakby to nie jest moja sprawa. Właśnie leci tutaj na botach i dlatego są tak wysoko w twierdzy, bo te ataki robią no praktycznie dzień i noc. Także też, no strasznie, ale spoko, to było takie sprawdzenie, ten wczorajszy odcinek, jeszcze tak wtrącę, żeby właśnie pobanować niektórych ludzi, bo tacy ludzie typowi przyjdą na odcinek, coś tam się popłaczą, że skończyłem grać na free to play, a później jak będzie jakiś konkurs na grzyby albo coś, i to przyjdą i napiszą siema, jesteś super, czy dasz mi kodzik na grzybki. Także właśnie dzięki temu sobie tych ludzi, można powiedzieć, tak przesiałem, ukryłem i już nie będą mogli tych filmów, głównie konkursowych, bo tam winne to nie obchodzą mnie, ale głównie konkursowych, komentować i zabierać szans na wygranie jakiś tam widzom, którzy faktycznie te filmy lubią oglądać. Dobra, to tyle co do wczorajszego odcinka, lecimy sobie tutaj dalej. No tak jak mówię, już w ogóle jeżeli chodzi jeszcze o te runki, to wtrącę, że już mamy prawie 2 septiliony, teraz będziemy mogli sobie dobić do 10 septilionów i już wtedy będziemy mieli kompletne eku na awkę. Do dzisiaj wieczora chyba mi się nie uda tego zrobić, jakbym dzisiaj miał skipa zamiast ulepszenia, to by pewnie siadło, no ale że miałem to ulepszenie, to chyba do dzisiaj się wieczora nie uda tego zrobić, ale jutro myślę, że na spokojnie
sobie zrobimy tą właśnie, te 10 septilionów już będziemy mogli mieć 50% na golda i 10% na expa, więc jakoś można powiedzieć, że to poszło. Dobra, broń w gabinecie sobie wymieniłem, tutaj już mamy pierwszy czar, ale niestety jest to na talizman, więc no dość słaby czar, fajnie jakby tu było jakoś na broń albo na rękawice, wiadomo, żeby to pomogło tam w strefie mroku, no ale trudno, jeżeli chodzi o kowala, tyle mamy surek, no ostatnio, tak jak mówię, był 3 dni ten weekend kowala, tu w ogóle mogę rozmontować, bo mam sporo rzeczy takich, to wiadomo, miejsce się przyda, tą broń możemy rozmontować i na przykład ten hełm, to tam obojętnie, na razie niech sobie będzie tak. Także no codziennie rozmontowywałem, bardzo dużo wież zrobiłem, do tego zaraz przejdziemy, ale bardzo dużo sobie rzeczy rozmontowywałem, no codziennie 15 epików przez 3 dni i dzięki temu właśnie tego kryształu troszeczkę mi się odłożyło. Tu tą broń mogę ulepszyć razy 2, poulepszałem sobie itemki też razy 2, bo wiadomo, to tam kosztuje ten metal głównie, a jakby no tego metalu i tak prędzej czy później będziemy mieli dużo. Pupilki, właśnie, jeżeli chodzi o pupile, w tym momencie wyglądają tak, tu możemy sobie zrobić jakąś walkę przy okazji. No i jeżeli chodzi właśnie o te pupile, to tak, siorb 86, za tydzień już pewnie będziemy tutaj mieli tego Lilarysia. Światło, właśnie ze światłem mam problem, dzisiaj sobie po 18 złapę lisorożca, już będę mógł tego ptasia od razu też pokonać, złapę go sobie jutro. No i właśnie mój problem jest taki, że jeżeli chodzi o podziemia, to serce dopiero mi się buduje na 11, prawie za 4 dni będzie gotowe. Natomiast tutaj trener także musi być na poziomie 11, żeby udało mi się tego tutaj okołała pokonać, więc myślę, że na wstępie zobaczę, jak to w ogóle pójdzie. Bardzo, jeżeli byłby w ten weekend event dusz, to na pewno bym szedł wokoła, bo coś tam by się skipnęło, coś tam by się ogarnęło, jakoś ten trener 11 by wskoczył, ale niestety, że jest weekend właśnie, nie ma weekendu dusz po prostu, no to może być ciężko, także ja tego ptasia sobie złapę, może odczekam kilka dni, zobaczę, jak mi to tam będzie szło, no a jeżeli nie będzie nic się ruszało, to po prostu pójdziemy w tego ptasia, trudno, no jak się nie uda, no to trudno, to powtarzam w sumie, ponik 86 już tutaj na wiki jadło, możemy się powoli czaić, czomp 84, przepałka pokonana, przepałkę sobie złapiemy jutro, no i w wodzie mamy siedmiornicę 43, już tutaj żarłacza pokonałem, no i będziemy sobie mogli dzięki właśnie tej siedmiornicy, no tego żarłacza złapać w piątek i może już się uda tutaj koniksa też pokonać przed sobotą, zobaczymy, jak to wyjdzie. Lożki wyglądają tak, od razu przy was tutaj sobie zrobię właśnie ten portal, tak, coś czułem, że zrobimy, od razu go tu zapiszę. Aha, w ogóle kurde, ja tu się zacząłem gadać o tych eventach i zapomniałem totalnie wam powiedzieć, że wszedł taki mini update. Ten update nie był jakiś tam bardzo, można powiedzieć, no nie zmieniał praktycznie nic, oprócz tego, że wprowadził jakieś tam poprawki. Między innymi, jak macie kilka kont i się przelogowujecie między tymi kontami, to jak wchodziliście w gildię, to wam się ładował na czarnym tle taki grzyb. Po prostu ten taki, co oznacza jakieś ładowanie, i musieliście restartować apkę, czy to na telefonie, czy na komputerze właśnie Steama, żeby wejść sobie w tą gildię. Teraz już to naprawili i tego nie ma. I co ciekawe, zmienili też pocztę. Jeżeli chodzi o pocztę, to w tym momencie wygląda tak. Troszeczkę są mniejsze te napisy, troszeczkę mniej więcej się mieści na ekranie. No i tutaj, jeżeli chodzi o te zapisane walki, to przede wszystkim zrobili coś takiego, że jeżeli mamy nazwę danego lochu, to pod spodem jest napisane, czy to jest loch, czy to jest właśnie portal do piekieł. Również jest to mniejsze, również się mieści więcej na ekranie. No i zobaczcie, że teraz przypięte już zrobili tak, żeby były na samej górze, więc to też jest bardzo fajne. O, widzicie, tu od razu wskakuje na samą górę. Także no, to na co narzekałem ostatnio przy tym update'cie, naprawili, więc z tego jestem zadowolony. No i tu takie dwie najważniejsze rzeczy, nie? Czyli zmieniony wygląd tej poczty i jeżeli chodzi o gildię, to po prostu już nie ma tego błędu, nie? Nie było żadnych zmian, nic, był to bardziej taki hotfix, bugfix, coś takiego, aniżeli właśnie jakieś potężne zmiany. Dobra, twierdza. Twierdzę mamy na poziomie 12. Buduje nam się 13, na pewno w piątek, znaczy nie wiem czy na pewno, ale no na 99% skipniemy sobie na 13, żeby już większe paczki dostać i tą salkę troszeczkę tutaj na tle gildii podreperować. No podziemie to widzicie, jak wygląda, 10, 10, 10, serce mi się buduje na 11, także tak to po prostu wygląda. Lożki w tym momencie, kliknęliśmy sobie ten portal, no i tutaj na wieżę mamy na pewno sporo procent, więc poklikamy. 13 piętro może by się udało, bo widziałem, że tam już w okolicach procenta było, na hemoridor mamy sporo, ale chyba może na sam koniec go spróbujemy poklikać, bo raczej nie ma to sensu. No i tutaj może jakieś tornadko, no i zostało nam w toksycznym drzewie ostatni przeciwnik, może uda się go pokonać, bo niestety strumienia lawy jeszcze nie mamy odblokowanego, jeszcze musimy poczekać na ten klucz. Gildia wygląda tak, no jesteśmy top 1, tutaj 194% bonusy, także no gildia jest topowa, nie mam jeszcze co pokazywać.
Salka wygląda w tym momencie tak, jeżeli chodzi o pierwsze top 30, to tutaj ładnie. Widziałem, że tak, Azuria tutaj w ogóle bardzo ładnie pocisnął, jeżeli chodzi o level. To w ogóle chyba po tym weekendzie epickim, to aż jestem zdziwiony, tak szczerze mówiąc, bo on miał mniej więcej taki level jak my. Tu w ogóle mówię o nim, dlatego że no jest z Polski. Miał taki sam level jak my, a w tym momencie ma już 280, więc to strasznie poleciał, nie? Jeżeli chodzi o nasz level, to musimy tutaj wziąć pod uwagę, że musielibyśmy wszystkim tym naszym pachołkom, tu w ogóle zobaczcie, ten nie ma praktycznie wcale gemów, nie ma nawet butów, żadne buty mi nie chciały polecieć na niego. Tutaj powoli ta Kunegunda w gemy się ubiera, ale też nie jest to jakieś tam bardzo szybkie. No musielibyśmy, jeżeli chcielibyśmy właśnie tak z levelem pocisnąć, to wszystkich tutaj pachołków ubrać w gemiki, no w epiki to nie problem, ale głównie w te gemy, no i wtedy ta strefa mroku tu na pewno by padała bardzo łatwo. Także no tutaj odstajemy na pewno z levelem. Także no póki co to jest top 1 mag na tym serwerze. Jest tutaj jeszcze DaVinci z Polski, który też jest blisko niego. Jest jakiś Supernova, no ale jeżeli chodzi o magów, to faktycznie muszę przyznać, że no tutaj ładnie pocisnął, biorąc pod uwagę, że w piątek tam, czyli przed weekendem epickim, startował mniej więcej z takiego pułapu jak my, czyli no tam chyba jakoś 250 level, coś takiego. Więc no tutaj ładnie pocisnął. Jest jeszcze Jolodin. A nie, tu się zamienili miejscami. O, tu jest Jolodin 274, więc no jeżeli chodzi o tych magów, to ładnie cisną. My w tej momencie jesteśmy na 37 pozycji. Czy to jest fair, czy też nie? Ta pozycja chyba powinna być trochę niżej, patrząc tutaj na osoby, które są obok mnie i jakie mają levele, no ale to mniejsza z tym. To jeżeli chodzi o magów, to się porównam, bo wiadomo, gramy magiem. Na całą resztę nie ma co, myślę, się porównywać. Sami sobie, jeżeli chcecie, to zatrzymajcie film i ogarnijcie. Gildie nie ma co patrzeć, twierdzę nie ma co patrzeć, pupile. Jesteśmy w tym top 30, cały czas się trzymamy, mamy w tym momencie 44 pupile, dzisiaj wieczorem 45, więc jakoś to idzie. No i podziemia w tym momencie na 60 miejscu, ale to też nie jest tam jakoś. Musimy w ogóle kolejną osobę bić, tam widziałem, że zaktualizowali listę do podziemi, to muszę ją sobie ogarnąć. No i jeżeli chodzi o kalendarz, no to w tym momencie wygląda on tak, to już widzieliście wcześniej. No i dobra, strasznie się tu rozgadałem, mamy 16 minutę, tak tu się pozmieniało, więc teraz myślę, że lecimy w lochy. Przede wszystkim będziemy chcieli sobie pokonać, a jeszcze te lochy, co mam zapisane z ostatnich dni, to wam oczywiście pokażę na koniec odcinka, ale jeżeli chodzi o ten hemoridor i o te generalnie lochy, to może zaczniemy od tego 13 piętra, zobaczymy, czy faktycznie będzie tutaj coś do zrobienia. No tak jak mówię, przed pokonaniem portalu miałem na niego około 1% szans. Na pewno pokonanie tego portalu i dołożenie mi tam troszeczkę HP na pewno coś tam pomogło. Dzisiaj, tak jak mówię, zmieniłem sobie broń, miałem epicką z 10% runą, a teraz mamy epicką z bodajże 14% runą, no przecież wam pokazywałem na początku, więc no na pewno to też nam troszkę pomogło, no i na samą inteligencję fajny rozrzucik, więc zobaczymy, jak to pójdzie z tym Wacławem. Nie wiem, ile tu na niego chcę wydać, no na pewno Wacław by mi dał najwięcej expa, biorąc pod uwagę innych, chociaż poczekajcie, bo w ogóle może my tutaj dobijemy sobie jakoś level, na przykład, nie wiem, tornadem. To tornado, zwłaszcza po wymianie tej broni, chyba jakoś powinno nam popadać, przynajmniej kawałeczek, no ale tu widzę, że jest wojownik, no właśnie o tym mówię, no tu są same bloki, o dobra, teraz padł. Kolejny to jest mag, więc też chyba uda mi się go pokonać. No byleby tym tornadem dobić level. Chociaż widzę, że to nie będzie wcale jakieś bardzo proste. Chyba że kolejni to są... Kto to jest? To jest zwiadowca. Okej, no to zwiadowca padnie szybko. Topesz to jest kolejny wojownik. No i z nim tutaj znowu będzie problem bodajże. No wiadomo, jakiś tam jeden level więcej, to na pewno na tego Wacława byśmy tam mieli większe szanse. No ale tu zobaczcie, 2 miliony. Kurde, no same bloki, nie? Same bloki z nimi. Powiedzmy, że jeszcze z 10 grzybków na niego sobie wydamy. 321 poziom, on ma 6 milionów. Dobra, 600. O, zobaczcie, ostatni grzybek udało się. Teraz mamy maga, więc on chyba też nam padnie w miarę szybko. No tutaj ci wojownicy są największym przeszkodą. No i zobaczcie, a nie, zobaczcie, jak on też szybko padł. Okej, dobra, to lecimy dalej. No i mamy 260 level. Troszkę nam tu itemków poleciało, jak będzie trzeba, no to będziemy musieli je sprzedać, ale na razie niech one sobie będą. Tu widzę, że też 14% runka plus 28. O kurde, to ja musiałem tą broń z jakimś bardzo niskim rolem znaleźć, a i tak mi dawała chyba plus 40 średnich, więc i tak sporo. Kogo my teraz mamy? Zwiadowcę, więc może jeszcze, chociaż nie, czy jest sens ten tornado? Tornado jest dobre, żeby sobie dobić level. Teraz już i tak będzie problem z tym. Więc dobra, level dobity. Hemoridor może na koniec jeszcze poklikamy. Zobaczmy, jak to wygląda z tą wieżą. Tam wieża, wiadomo, zawsze to parę procent zawki więcej do golda, więc dobrze by było faktycznie sobie tą wieżę pocisnąć, o ile się tu uda. No na pierwszą wieżę, którą zrobiliśmy przed chwilą, miałem 8% szans. Nie wiem, na ile mam teraz, na tą kolejną. No chyba też ona powinna paść. Co mi tu w ogóle poleciało? Coś na zręczność, zobaczmy, jak to wygląda. Plus 39, także sporo, ale musiałbym robić dziurę, więc nie ma to sensu. I teraz tak, tutaj sobie pociśniemy.
dobra, na razie nie, na razie mamy miejsce, to zostawimy. No czy ta wieża nam padnie, czy nam nie padnie, bo tu jestem ciekaw w sumie. Myślałem, że przynajmniej tych wież kilka zrobimy. No największy problem to jest brak właśnie tych gemów u tych pachołków, no ale co chwilę jak mi nie lecą gemy na szczęście, to mi znowu lecą jakieś klucze do kolejnych tutaj tych właśnie stref mroku, tu jakieś klucze generalnie do lochów tam innych, więc no z tymi gemami póki co jest problem, no i też jest problem z tym, że ja mam kwatery dopiero na 9 poziomie, bo chciałem bardzo sobie, dobra, o udało się pokonać, okej, chciałem sobie bardzo, to możemy w sumie wziąć tu, bardzo sobie chciałem, co chciałem zrobić? Już teraz nie pamiętam, aha, dobra, już wiem, mówiłem o kwaterach. Chciałem sobie bardzo tą twierdzę właśnie na ten 13 przynajmniej przed eventem zrobić, dlatego też te kwatery troszeczkę można powiedzieć, że olałem, no ale trudno. Teraz mamy kogo? Teraz mamy zwiadowcę, no ale on chyba, no tu jest ciężko z nimi, nie? Więc myślę, że nie ma co. Wejdziemy sobie jeszcze może, tu w ogóle mamy trochę golda, może ja bym w tą siłę trochę machnął, żeby na tamtego Wacława troszeczkę mieć, powiedzmy, zapasu. Jeżeli chodzi o te boki, zobaczymy jak to pójdzie, ile ja tutaj mam, może do 1000 na razie dobiję, czyli tak na szybko sobie poklikam, jeszcze 40, no i może tą zręczność też od razu do 1000, żeby tam, dobra, jeszcze 15, żeby mieć to na razie na równi, to w ogóle bardzo mało kosztuje, więc myślę, że warto dobić, no i za jakiś czas pewnie Weekend Golda sobie już dobijemy tam powiedzmy do 1100-1150 i chyba więcej nie będziemy ruszać. Dobra, jak to w tym momencie wygląda tutaj, o Boże, dopiero 954, to jeszcze sobie troszeczkę władujemy, dobra, może tak będę klikał, więc wiem, że to pewnie słychać na tym, na mikrofonie, ale trudno, 989, 997, no i mamy 1000, dobra, jest git, to możemy w sumie posprzedać, tu widziałem, że ta broń jest droga, no właśnie, więc to sprzedamy tą broń, może zostawimy, jakby wiedźma chciała. I co my chcemy teraz zrobić? No może tego gremlina troszeczkę spróbujemy poklikać, może się uda, jeżeli nie to trudno, no tak jak mówię, no ja tu nie chcę bardzo lochów, do których potrzebni są pachołkowie ruszać, no bo sami widzicie jak to wygląda, no pecha mamy do tych gemów, szukałem dla maga w ogóle na weekendzie epickim butów, bo ten mag nie miał chyba od samego początku butów, niestety nie znalazłem, potem pomyślałem, że mogłem mu dać te swoje stare, ale tam wyciągałem gema z niego, więc wiadomo jak to wyglądało, także no niestety... W tym momencie właśnie tak się to prezentuje, no i co za tym idzie, no ten gremlin pewnie by padł za kilka grzybów, gdyby oni byli ubrani, a tak to wydajemy na niego dużo, no i sami widzicie jak to wygląda. No troszkę się musimy w te gemiki, powiedzmy, dozbroić, nazwijmy to, no i myślę, że jakoś to tam dalej pójdzie. Tutaj ta wieża, ta strefa mroku, no strefa mroku to nam, o kurde, jaka tam była bliska próba, no nie, dobra, jeszcze 50 grzybków na niego, jeżeli się nie uda, to lecimy do 13 piętra i może na koniec sobie spróbujemy ten hemoridor, on tam nam nie da za dużo, ale co tam da, to git. No i zobaczcie, znowu taka bliska próba, no nie, no to jest troll, no to jest naprawdę duży troll ze strony tego, znowu bardzo bliziutka próba, no to jest tak, żeby to klikać i klikać, nie, bo to, no wiadomo, no tam troszeczkę mocniejszy krytyk z naszej strony, czy tam ze strony pachołków, no i sami zobaczycie, że... tak nas właśnie prowokuje, żeby to dalej klikać, ale dobra, myślę, że nie ma to sensu w tym momencie, teraz tak, wieży już raczej będzie ciężko w tym, na tym stanie, jakim jesteśmy, no i to trollowe trio, czy może by się udało, no na nich mamy chyba ze 3% szans, czy coś takiego, więc oni może by byli do zrobienia, 213 poziom, więc nie dadzą nam duża expa, dadzą nam praktycznie tyle, co nic, no i zobaczcie, 3% szans na takie trollowe trio i to też nie chce paść, no jest dramat po prostu, no net, jeżeli chodzi o lochy, do których nam już nie potrzeba pachołków, to my i tak mamy duże z nimi problemy, chcąc, nie chcąc, no i wymieniliśmy broń, no 4% runa to jest dużo, jak na tym, znowu 662, no tragedia jest na tym magu, no powiem wam widzowie, że no nie mamy szczęścia, nie mamy szczęścia, powiedzmy, że do 300 sobie tu poklikamy tych grzybków, no i zobaczymy jak to dalej pójdzie, może się uda, może nie, no lochu na 3% szans, żeby wydać na niego tyle grzybów i nie pokonać, to jest dla mnie no żart, ale niech będzie, no i okej, no i tego Wacława, w nim jest powiedzmy ostatnia nasza nadzieja, na niego trochę tu wydamy i zobaczymy jak to pójdzie, jakieś tam bliższe próby były na początku, teraz wbiliśmy level, więc wiadomo, troszeczkę więcej HP, troszeczkę więcej tam generalnie, troszeczkę mocniejsza postać, no z tym levelem więcej, więc może i tego Wacława by się udało pokonać, mimo że nie wygląda, bo to jest wojownik, więc jakby, no on tego HP ma dużo i tutaj nas dość mocno leje, no ale możemy popróbować. O, tam bardzo bliziutka próba, tam dosłownie jeden hitek mocniejszy by się udało go pokonać, no ale mówię, no ze 150 grzybów na niego wydamy, ze 150 sobie tutaj zostawimy, 1 800 000, tam było znowu 500 000, bardzo bliska próba, okej, udało się go pokonać, dobra, git, czyli przynajmniej chociaż jeden
jeden jakiś, można powiedzieć, progresik został zrobiony, no i dał nam 1,5 levela, więc nie wcale tak dużo. Tu mam jakiś pierścionek w ogóle za 1 000 000 do kociołka, ale chyba wolę do kibla go zostawić, aniżeli właśnie o kociołkach myśleć w tym momencie. Dobra, no to chociaż tyle, no i co? No i chcemy, dobra, powiedzmy, że jeszcze, chociaż my tu mamy sporo golda, może mądrzejszym posunięciem by było tego golda najpierw wydać, zanim my tu w ogóle idziemy w lochy, o cyk, w ten sposób. No i teraz spróbujmy to trollowe trio, jeszcze te 33 grzybki, które mieliśmy, żeby zostać na równych 200 grzybach. No i dobra, udało się, git. No to można powiedzieć, że coś tam zrobiliśmy. Mamy też kolejny itemek do właśnie tutaj kibelka i oprócz tego mamy akurat dwa sloty zostawione na później. Także jak najbardziej spoko, to sobie wszystko rozmontujemy już jutro. No i tyle, nie? No teraz na tym magu, no najważniejsze, żeby te gemy uzbierać. Tak jak tutaj, zobaczcie, wojownik jest bardzo fajnie ubrany w te gemiki, bo jednak, no wiadomo, tak tutaj, no Mariusz gemów ma mało, bo jakieś lecą tam jakieś na inteligencję, to oddaje sobie jakieś mocniejsze. No i nie ma butów ten Mariusz cały czas, tu w ogóle widzę, że mi żadne te buty też nie dropią, ani ze strefy mroku, ani z wieży, no szkoda. No jeżeli chodzi o Kunegundę, no to ona tutaj powoli te gemy zaczyna dostać, tu widzicie w rękawicach, broni tutaj, no ale jeszcze też jej tych gemów, z tego co widzę, 5 brakuje. No jeżeli udałoby się to zrobić, no to na pewno o wiele mocniejsze by to, mocniej byśmy działali w tych lochach, nie? Jeżeli te pachołki by były ubrane, no ale trudno, na razie trudno, zobaczymy jak to dalej pójdzie. Wbiliśmy jakieś levele, wbijemy jeszcze może jeden zawki tam jutro, podejrzewam, to może sobie znowu znajdziemy jakąś inną broń. O, zobaczcie, tutaj bardzo fajna broń, plus 14 nam daje średnich, plus 18, tylko że bez runy, ale rozrzucik też git. No i może znowu coś tam będziemy próbować, zobaczymy jak to pójdzie. Na razie tutaj będziemy chcieli w tą twierdzę zainwestować, żeby to skipnąć właśnie w piątek i żeby sobie te paczki już dostać z 13 twierdzy, bo tutaj na tle gildii no mało osób ma tą salkę 10, nie? Tutaj widzę, że chyba tylko 4 osoby łącznie ze mną, no ale ja pisałem, że ja chcę zbudować tą twierdzę 13 i dzięki temu sobie właśnie te paczki dostać większe i może jakąś 12 salkę zrobić po evencie, coś takiego, zobaczymy jak to pójdzie. Dobra, na szybko jeszcze przelecimy walki. Tutaj 13 maja, tak jak mówię, 10 maja ostatnio nagrywaliśmy odcinek z tego maga, 13 maja tutaj portal widzę, że jakiś pokonaliśmy. Także no te portale, w tym momencie jakoś jeden albo dwa portale na dzień robimy, w sensie, przepraszam, jeden portal na dwa dni jakoś idzie mniej więcej, bo tak połowę HP zbijamy. Wczoraj temu zbiliśmy do 35%, chyba teraz się odnowił na 45%, no i dzisiaj byłem niemalże przekonany, że go zrobimy właśnie przed odcinkiem. Tutaj cyk, tutaj Holunder w ogóle nam padł, to jest jeszcze Esteros, to jakoś było chyba w piątek, jak się zaczynał ten event epicki, to ja chciałem jeszcze to sobie troszeczkę te lochy poklikać, żeby docisnąć. Tu zobaczcie, bardzo mocny kryt na koniec, 9 milionów. No i właśnie te lochy docisnąć, żeby tam wbić jakiś większy level, no i żeby te epiki z większego levela po prostu sobie mieć, nie? Także tak to wygląda. Podwyliczek Rupa też, tutaj 3 krytyki z naszej strony potężne, udało się pokonać. Tu jakaś klata, w tym momencie ona nam daje minus 10, no ale ją chwilę używaliśmy. Jemu też w ogóle minus 250 tysięcy, więc niedużo zostało. Drogo groźny, lecimy sobie dalej, 4 miliony tu z tego co widzę, tutaj 6 milionów, no też, no kryty fajne siadają, nie? Drogo groźny też nam padł praktycznie od razu, minus 81 tysięcy, więc na styk, tu jakiś naszyjnik co nam dało plus 4, ale nie mamy go założonego. To wszystko, zobaczcie, padało tutaj właśnie 14 maja, czyli my mieliśmy jakoś pod 250 level, podchodziliśmy jakoś w ten weekend epicki z tego co wiem. Tu mamy kolejny portal do piekieł, 15 maja, o, tu już mamy tą broń z weekendu epickiego, no i dokładnie, mieliśmy 250 level, czyli na 250 levelu można powiedzieć, że się przebraliśmy, także tak to po prostu wygląda. No i okej, tutaj mamy 3300, no i na koniec 2800, także tak wyglądały te hity. No i mamy Roberta Marketingowca, 16 maja, tu widziałem, że on prędzej czy później musi paść, no i to jest mag, już mieliśmy bliskie próby dzień wcześniej na niego. No i zobaczcie, no same krytyki z naszej strony, tu nawet ten ostatni jeszcze krytyk, także nie było to wcale takie trudne, takie łatwe, żeby go zrobić, no bo tu widzieliście, same kryty poszły, a i tak zostało nam mało HP, no ale grunt, że się udało, tu znowu jakiś itemek plus 4, ale go sobie nie zakładaliśmy. No szkoda, że zamiast tych itemków, co nam tam dropią naszyjniki, czapki, to nam nie dropły buty dla Mariusza. No ale no, z tego co mówią, za tam 1,5 tygodnia będzie ten weekend epicki, więc może wtedy albo do tego czasu nam już coś dropnie z tej strefy mroku, no zobaczymy. Dobra, lecimy dalej na szybko. Robert Marketingowy, jest też 16 maja i tutaj Ork na wilczku, to jest pierwszy Hemoridor, na który też widziałem, że już mamy jakieś fajniejsze procenty, także stwierdziłem, że go sobie zrobimy.
No ale mimo wszystko tutaj on, no nie dają za dużo ekspa te pierwsze Hemoridory, także no to trochę śmiech na sali, no ale jak już możemy zrobić, no to po prostu robimy. Mamy Kościotrupa, Kościotrup ponad połowę HP miał, ale udało się go zrobić. Tu z tego co pamiętam to jakieś w ogóle strasznie fajne krytyki w niego szły, no on też nam za dużo nie bije, zresztą zobaczcie, krytyk za niecały milion HP. Chociaż no, my mamy w sumie niecałe 7 milionów, to ten krytyk taki jak dla nas potężny, no ale tu widzicie 14 milionów i na koniec prawie 20. Kościotrupa udało się pokonać, no i dzisiaj mamy ten portal. Tu mu chyba nawet mniej zostało, nie 45, tylko 35 tak na oko. Mniejsza z tym, w każdym razie tu się udało go pokonać. Wiadomo, zawsze to jakiś bonus do HP i dzięki temu te lożki jeszcze łatwiej nam było kliknąć, które mieliśmy kliknąć. No i teraz tak jak mówię, no główny plan na tego maga to uzbroić pachołki, polecieć sobie z twierdzą, polecieć ze strefą mroku, no bo inne lochy w tym momencie raczej będą do ruszenia ciężkie. No to tornado ewentualnie, no ale widzicie, że też to wcale tak łatwo nie idzie, także no tak to wygląda. No i na koniec z tym Wacławem, zobaczmy jak ta walka wygląda. Pierwszy krytyk zwykły, drugi krytyk, patrzcie, 8 milionów, tu zwykły za 2,5, no i tu na koniec prawie 11 milionów, potężne buły, mało nam zostało HP, bo 700 tysięcy niecałe, no ale grunt, że udało się go pokonać, już prawie 300 milionów za loszek dostaliśmy expa, także też git. Dobra, to by było chyba na tyle, ja wam mam nadzieję, że się wam odcinek podobał, wyszło prawie pół godziny, rozgadałem się dość długo, no ale mniejsza z tym. Mam nadzieję, tak jak mówię, że odcinek się wam spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o tym kciuku w górę, żeby nam się udało dobić te 300 kciuków. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Pamiętajcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, dzwoneczek, wiadomo, żeby mieć powiadomienia o filmach. No i Discord dla widzów i Twitch, linki w przypiętym komentarzu i w opisie. Kurde, już się gdzieś nie mogę wysłowić na sam koniec. Także ja wam dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!